Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj pokażę Wam jak dobrze funkcjonować z Gitem, czyli nauczę Was praktycznego poradnika do systemu kontroli wersji Git. Przejdziemy sobie przez wszystkie podstawowe pojęcia, także również zaawansowane, pokażę Wam praktyczne przykłady, no i wiele różnych smaczków. Na samym wstępie od razu Wam powiem, zostawcie subskrypcję, oczywiście jeżeli Wam się spodobało to zostawcie lajka, zostawcie swoje opinie, bo to też w sumie dla mnie ważne, co Wam się nie podobało, co Wam się podobało, no a my co? Lecimy! Uwaga, uwaga, ogłoszenia parafialne. Na Discordzie powstała grupa, to znaczy kanał odnoszący się do mojego kanału. Pod nowymi filmami będziecie mieli linki do tego kanału, pod tymi starymi. Chyba nie będzie chciało mi się tego uzupełniać, chociaż się jeszcze zobaczymy, będziemy tam rozmawiać o programowaniu, będą pojawiać się informacje dotyczące nowych filmów. No i w sumie tyle. Zapraszam tutaj poniżej macie link, a my przechodzimy do odcinka. Na sam początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest system kontroli wersji. System kontroli wersji śledzi wszystkie zmiany dokonywane na pliku lub plikach i umożliwia przywoływanie dowolnej wcześniejszej wersji kodu. Opowiadałem już chyba ten przykład, ale dla lepszego wyjaśnienia znowu się przyda. Kiedyś, jak byłem w technikum i zaczynałem przygodę z programowaniem, to żeby zgrać projekt na drugi laptop, używałem pendrive'a. Co było zupełnie nieoptymalne, natomiast, no wiecie, wtedy nie wiedziałem, że są inne sposoby. W tym momencie za to wszystko odpowiada system kontroli wersji. W moim przypadku jest to GIT. Pamiętajcie, że systemów kontroli wersji jest kilka, nie tylko GIT, natomiast jest on jednym z najpopularniejszych i ja go używam. System kontroli wersji pomaga wam pracować w grupie, to znaczy, macie projekt i macie podział na taski. Jeżeli w jednym momencie dana osoba pracuje nad danym kodem, to w tym samym momencie druga osoba też może pracować nad tym samym kodem, a potem. Kiedy już skończycie, możecie ten kod połączyć. Dzięki temu system kontroli wersji jest to narzędzie, które jest stosowane we wszystkich, praktycznie we wszystkich odnogach programowania. No i teraz odpowiedzmy sobie na ważne pytania. Po co wam system kontroli wersji? Po pierwsze, możecie przywrócić dowolną wersję pliku lub plików. O tym już wcześniej wspominałem. Po drugie, możecie przeglądać historię zmian. Po trzecie, Widzicie, kto te zmiany zrobił, ponieważ macie dane użytkownika, który te zmiany wysyła na repozytorium. No i ostatnie, praktycznie najważniejsze, o którym też już mówiłem, czyli pozwala wam na pracę zespołową. Poradnik, zaczniemy sobie od instalacji Gita. Wpisujemy w Google czy tam w przeglądarkę git install. Następnie wchodzimy w pierwszy link. Ja aktualnie jestem na Macu, więc Instalacja tego po prostu odbywa się za pomocą konsoli. Nie będę teraz tego robił, ponieważ mam to już zainstalowane. Natomiast, jeżeli jesteście na Windowsie, to tam po prostu pobieracie plik z rozszerzeniem Exe. Pamiętajcie o tym, jeżeli nie zostanie to zrobione automatycznie, aby dodać gita do zmiennych środowiskowych waszego systemu. Z tego co kojarzę, robi się to automatycznie przy instalacji. Natomiast, jeżeli polecenie git z flagą version. Pokażę Wam błąd, to znaczy, że nie zostało to dodane. Natomiast w moim przypadku widzicie, pokazana jest wersja Gita i z tego względu wiem, że wszystko zostało zainstalowane poprawnie. Żeby móc pokazać Wam w odpowiednim stopniu, jak Git pomaga nam w pracy, stworzyłem folder film z Gita. Następnie przyszedłem do niego w konsoli, po prostu używając polecenia CD no i leciałem dalej po ścieżce do tego pliku. Żeby Git działał w naszym folderze, musimy go sobie zainicjalizować. Aktualnie w naszym folderze nic takiego nie istnieje. Żeby to zrobić, wpisujemy polecenie git init. W tym momencie dostajemy informację, że git śledzi nam dany folder. W tym momencie także został stworzony plik .git. Jest to plik niewidoczny i tam są zawarte wszystkie informacje na temat naszego repozytorium. Na drugim oknie mam otwarte Visual Studio Code także z tym folderem. I ważna informacja jest taka, że samo Visual Studio Code oferuje Wam pomoc graficzną, a nie konsolową w obsłudze gita. Jest to trzecia zakładka od góry i nazywa się kontrola źródła. Jak widzicie, tutaj mam już fajną informację, ponieważ zakładka kontrola źródła chce, żebyśmy zainicjalizowali sobie nasze repozytorium, ale zrobiłem to tutaj. Jaki jest tego moral? Tutaj jestem w złym folderze, ponieważ tutaj mam folder Film z gita, a tutaj jestem w folderze git poradnik dlatego ja sobie teraz w konsoli przejdę do pod, odpowiedniego folderu no i w tym momencie w konsoli jestem już w tym samym folderze co w Visual Studio Code natomiast nie mam tutaj repozytorium więc w tym momencie możemy sobie to zrobić za pomocą tutaj tej zakładki kontrola źródła nie będziemy robić tego za pomocą polecenia git init natomiast tutaj tylko po to żeby wam pokazać że to też działa w tym momencie nasze repozytorium zostało zainicjalizowane Musicie wiedzieć o tym, że żeby Wasz git działał poprawnie, musicie sobie stworzyć podstawową konfigurację. Taka naprawdę podstawowa konfiguracja to dodanie e-mailu, a także nazwy użytkownika. Żeby to zrobić, wykonujemy polecenie git config, następnie dodajemy flagę global, odwołujemy się do User, e-mail. No i po spacji, w cudzysłowach wpisujemy wasz e-mail. Ja nie będę tego robił, natomiast tutaj dodajemy sobie to na przykład w ten sposób. Kolejne bardzo ważne polecenie to dodanie nazwy użytkownika. Robimy to dokładnie w identyczny sposób, natomiast dodajemy tutaj user.name. Żeby zobaczyć waszą konfigurację, wystarczy, że wpiszemy sobie git config z flagą list. No i w tym momencie ja mam bazową maila firmowego. No i mój username to Albert Strzyżewski. Teraz przejdziemy sobie do informacji już na temat samych plików. W gicie mamy trzy stany plików. Pierwszy to zmodyfikowany, drugi to śledzony, czyli znajdujący się w naszej przechowalni. No i trzeci status, czyli zatwierdzony. Do tego możemy stworzyć zasady, które spowodują, które z tych plików chcemy, aby znajdowały się w naszym repozytorium lub folderów lub nie. Żeby to zrobić, tworzymy sobie plik gitignore. .gitignore. Visual Studio Code automatycznie dodaje nam ikonki tego pliku. Weźmy sobie command plus, żeby zwiększyć wam widoczność. No i tutaj możemy dodać pliki, które chcemy, aby nie były śledzone, czyli żeby nie znajdowały się w ogóle w naszym repozytorium. Załóżmy, niech to będzie test.txt. W tym momencie dodaję nowy plik, nazywam go test.txt i on jak widzicie, jest taki wyszarzały. A jest on wyszarzały z tego względu, że w pliku gitignore podaliśmy do niego ścieżkę i przez to w ogóle nie znajduje się on w naszym repozytorium. A który plik się znajduje w naszym repozytorium? No, oczywiście gitignore. Dlaczego? Ponieważ samo Visual Studio Code podpowiada nam kolorem zielonym. Że jest to nowy plik, czyli plik dopiero stworzony i jest on nieśledzony. Wracając, ten plik nigdy nie znajdzie się w naszym repozytorium, ponieważ zawarliśmy regułę, która mówi o tym, żeby go tam po prostu nigdy nie było. Natomiast plik gitignore jest aktualnie nieśledzony, czyli też nie jest on w naszym repozytorium, ale może się on w nim znaleźć. Na tym etapie opowiem Wam o repozytoriach, bo w sumie nie wspomniałem o tym wcześniej. Z reguły mamy dwa repozytoria. Jest to repozytorium lokalne i repozytorium globalne. I teraz tak, repozytorium lokalne jest to repozytorium na naszym komputerze. Natomiast repozytorium globalne jest to hostowane na jakimś serwerze. Na przykład możemy do tego użyć stron typu GitHub, GitLab czy Bitbucket. Żeby plik .gitignore znalazł się w naszym repozytorium, czyli już chcemy mieć historię na temat tego pliku, to musimy w konsoli najpierw dodać go do naszej przechowalni czyli sprawić żeby ten plik był śledzony jak to robimy poleceniem git add żeby go dodać w tym momencie musimy podać ścieżkę do tego pliku w naszym przypadku będzie to po prostu git add git. Ignore. w tym momencie nie mamy żadnej informacji więc jak sprawdzić że wykonaliśmy to polecenie poprawnie poleceniem git status w tym momencie git pokazuje nam status danych plików, no i w naszym przypadku jest to nowy plik, czyli git ignore. Stwórzmy sobie kolejny przykładowy plik. W tym momencie będzie to test2.txt. Jak widzicie, ma już on inny kolor, jest tak samo zielony jak git ignore, ale w tym momencie nie mamy go w naszym repozytorium, ponieważ nie użyliśmy na nim polecenia git add. Czyli w tym momencie polecenie git status pokaże nam, Dwa różne pliki. Pierwszy z nich to nowy plik, który mamy już w naszym repozytorium i jest on gotowy do komitowania, czyli git ignore. No i drugi plik, którego nasze repozytorium nie widzi. Natomiast mamy informację od Gita, że taki plik istnieje. I tutaj możecie zobaczyć różnicę pomiędzy test 2, a test, który dodaliśmy do git ignore, że on w ogóle nie jest widoczny. Głównym celem Dodawania plików do przechowywalni jest to, żeby je potem zakomitować. Czyli stworzyć komit. Wiecie, wykonaliście swój task, tworzycie komit i, i macie wszystko z głowy. Jak ten komit stworzyć? Oczywiście poleceniem git commit. Na tym etapie warto wiedzieć, że każdy komit będzie miał jakieś informacje. Najważniejszą z nich dla Was jest komentarz, czyli co w danym komicie się wydarzyło. Na przykład zmieniliście kolor ścianki albo wykonaliście jakieś inne zadanie. Żeby ten komentarz dodać, w najprostszy sposób używamy flagi m, czyli git commit myślnik m, a następnie w nawiasach podajemy ten komentarz. I tutaj niech to będzie po prostu stworzenie pliku git ignore. Jak widzicie, mamy informację, że nasz commit został stworzony, ale teraz poleceniem git status sprawdźmy, co się stało. Jak widzicie, plik Git gitignore zniknął z naszej przechowywalni, ponieważ został już zakomitowany, czyli jest zatwierdzony, a w naszych podpowiedziach od polecenia git status nadal mamy tylko plik test2.txt. Natomiast jak sprawdzić historię naszych komitów, ponieważ też jest to bardzo ważne? Poleceniem git log. No i w tym momencie mamy historię naszych komitów, mamy tylko jednego komita, tutaj macie hash tego komita. Co oznacza ten hash? Jest to po prostu indywidualny identyfikator danego komita, i poprzez ten identyfikator możemy się do niego odwoływać za pomocą innych poleceń, o których zaraz powiem. Następnie macie autora, czyli jego name, jego e-mail i datę stworzenia. Następnie tutaj macie opis, czyli wasz komentarz. I teraz taki jeden bardzo ważny prototyp: nadużywajcie polecenia git status. Dlaczego? Bardzo często uratowało mi to życie, ponieważ po prostu pokazuje Wam stan Waszych plików i na przykład chcecie coś zakomitować, ale czegoś nie chcecie, a przez pomyłkę możecie to zrobić, i wtedy mogą wyniknąć Wam błędy. Tutaj powiem Wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli chcemy dodać wszystkie pliki z naszego folderu do przechowywalni, to nie musimy ich robić za pomocą git add i tutaj po kolei wypisywać wszystkie pliki, tylko możemy napisać kropkę, i wtedy wszystkie pliki zostaną dodane do przechowywalni, czyli w tym momencie. Plik test 2 jest w mojej przechowywalni. W tym momencie powiem Wam, jak wyjąć ten plik z Waszej przechowywalni. Możecie to zrobić poleceniem git reset, czyli git reset. I w tym momencie, jeżeli dacie sobie polecenie git status, to zobaczycie, że plik test 2 wrócił do pierwotnego stanu. Dodajmy sobie znowu ten plik do przechowywalni. Jak widzicie, mam tutaj też podpowiedź od gita, że możemy użyć polecenia git restore z flagą stage. Skopiujmy to sobie i napiszmy plik test2.txt. W tym momencie użyjemy polecenia git status, czyli jak widzicie, możecie to zrobić na dwa sposoby. Polecenie git reset służy do większej ilości zadań, natomiast o tym powiemy sobie w dalszej części poradnika. Dajmy sobie teraz zmiany do naszego pliku test2, na przykład dodajmy jakiś tekst. Przykład. Zapiszmy to. I w tym momencie, kiedy damy sobie git status, to dalej nic nie jest widoczne. Dlaczego? Ponieważ najpierw musimy ten plik dać do naszej przechowywania, czyli git add Teraz polecenie git status, i mamy nowy plik, w którym mamy ten tekst. Więc tak naprawdę nic się nie zadziało. Ale jeżeli teraz dodamy drugą linijkę, czyli kolejna linijka tekstu, to kiedy wpiszemy polecenie git status, to mamy nowy plik w naszej przechowywalni, który ma tekst przykład, natomiast zmiana, jaka się wykonała, jest jeszcze tutaj zawarta jako modified. I teraz, jeżeli chcielibyśmy zakomitować nasz plik, to commit zostałby stworzony tylko z tekstem przykład. I możemy to Wam pokazać. Git, commit, myślnik M i teraz pierwsza. Jak widzicie, ten commit został stworzony. I teraz kiedy sobie damy git status, to mamy, że ten plik został zmodyfikowany. Jak teraz cofnąć tą modyfikację do stanu pierwotnego, czyli tylko z pierwszą linijką tekstu? Możemy użyć polecenia git checkout myślnik myślnik i nazwa pliku, czyli test2.txt. Teraz używając polecenia git status mamy, że tak naprawdę nie mamy żadnych zmian, czyli nasze drzewo zmian jest puste. I widzicie, ten drugi tekst zniknął. Jak możecie zobaczyć, pliki zakomitowane bez żadnych zmian mają taki biały kolor, natomiast pliki z git mają taki szary. Pliki zmodyfikowane będą miały kolor taki pomarańczowy. Czyli teraz dajmy sobie plik zmodyfikowany. Jeżeli go zapiszemy, to ma on kolor taki pomarańczowy. Także Visual Studio Code podpowiada nam ze zmianami, jakie wprowadziliśmy w naszym kodzie. Możemy to też obserwować w zakładce kontrola źródła, czyli mamy zmiany. No i teraz widzimy, że ten plik został zmodyfikowany. Możemy go dodać za pomocą plusa do naszej przechowywalni, czyli możemy zrobić to samo, co robimy poleceniem git add. I tutaj on wchodzi do zakładki przygotowane zmiany. Jeżeli teraz. W pliku test2 dodamy sobie kolejna linijka. To będziemy mieli przygotowane zmiany do komita. A tutaj będziemy mieli kolejne zmiany. Czyli, tak jak robiłem przykład wcześniej, te zmiany za, możemy zakomitować. A te będą dalej widoczne w naszym repozytorium. Wyrzućmy sobie te zmiany. A także te. I teraz możemy chcieć. Wyrzucić nasz plik z repozytorium, to znaczy usunąć plik z repozytorium. Jak to zrobić? Możemy użyć polecenia Git RM i nazwa pliku. W naszym przypadku będzie to test2. a następnie TXT. I teraz to nie jest tak, że ten plik został usunięty i nie możemy się do niego odwołać, że nie wiemy, co się z nim stało. Usunięty i koniec. Nie możemy tego cofnąć. Polecenie Git RM po prostu. Usuwa ten plik z komitów, natomiast jego ostatnią wersję zostawia w naszej przechowywalni. Więc teraz polecenie git status pokaże nam historię, że ten plik został usunięty. Także możemy sobie to odwrócić, a nawet w tym momencie, jeżeli to zakomitujemy, to naszego pliku nie będzie w repozytorium, ale w każdej chwili możemy wrócić do tego komita i ten plik przywrócić. To już możemy sobie usunąć, czyli używamy clear. Teraz powiemy sobie o przywracaniu zmian w gicie. Poleceniem git log, tak jak wcześniej wspominałem, mogę wylistować listę moich komitów. Tutaj na tym etapie mogę Wam od razu powiedzieć, jak te komity troszeczkę lepiej sortować, to znaczy lepiej wyszukiwać. Pierwszym poleceniem, pierwszą flagą, tak naprawdę do polecenia git log, bo wszystko obejmuje się w zakresie polecenia git log, jest flaga one line, czyli git log, myślnik, myślnik i one line. W tym momencie to pokazuje w bardzo fajny, przyjemny sposób, ponieważ mamy tylko hash komita i mamy do tego Komentarz do właśnie danego komita. W pierwszej fazie tego poradnika pokazywałem wam, jak ustawić podstawowe informacje na temat użytkownika. Czyli moje podstawowe informacje to Albert Strzyżewski, czyli jest taki autor. No i teraz możemy sobie wpisać git log, flaga autor. No i tutaj w cudzysłowach wpisujemy daną frazę. W moim przypadku będzie to Albert. Czyli teraz, jak widzicie, podkreśliło nam to na czerwono, no i znalazło dwa komity, które są odnośnie tego autora to znaczy, które stworzył ten autor. Flagi możemy łączyć, czyli możemy dodać sobie git, log, w sumie to zrobię to tak, tylko tutaj dodamy sobie kolejną flagę na początku, one line. I jak widzicie, to się wszystko tutaj zawarło, po prostu to, że efekt polecenia tutaj jest taki sam jak tutaj, to nic strasznego, ponieważ oba te komity stworzyłem ja, więc te wyniki poleceń będą identyczne. Kolejna rzecz, to możemy ograniczyć ilość pokazywanych komitów. Czyli jak zrobiliśmy sobie to, możemy dodać po jednym myślniku na przykład numer 1 i wyświetli nam się tylko jeden commit. Jak widzicie, wyświetli nam się pierwszy, ostatni stworzony. Ostatnia rzecz jaką wam pokażę, to to, że możemy logować sobie komity odnosząc się do danego pliku. Jak widzicie, mamy takie pliki jak test.txt i gitignore. Wpisujemy git log. Następnie dajemy dwa myślniki i po kropce git Ignore. Tutaj jest ta kropka tylko dlatego, że mój plik nazywa się kropka gitignore. No i teraz jak widzicie, wświetlił nam się komit odnoszący się właśnie do tego pliku, czyli w tym komicie, w tym pliku było coś zmieniane. No i w sumie po naszym komentarzu to widać. Wracając do przywracania zmian, bo w sumie odbiegłem bardzo od tematu, ale w sumie mamy już z głowy poradnik odnośnie wyszukiwania. Zmiany możemy odwracać na przykład za pomocą polecenia git revert, czyli git. Revert I tutaj podajemy hash komita, który chcemy odwrócić. Skąd ten hash wziąć? No, oczywiście z git log, czyli pokazujemy sobie wszystkie komity i załóżmy, że chcemy odwrócić ten komit. Kopiujemy to. Bardzo ważna rzecz: git revert zostawi po sobie ślad, czyli kiedy to odwrócimy, zostanie to zapisane jako kolejny komit. Wpiszmy to sobie git revert i hash. Tutaj mamy informację, że moje lokalne zmiany będą. Nadpisane za pomocą reverta, więc możemy sobie tutaj wrócić i tutaj będzie zrobione. Jakie mamy tu zmiany? Ok, czyli to sobie cofnijmy. To też sobie cofnijmy, czyli przywróćmy plik, bo to nie jest już nam potrzebne. No i teraz wykonujemy sobie git revert. Jak widzicie, mamy tutaj informacje odnośnie tego komita i będzie revert dany komit, dana wiadomość tego komita, no i hash tego komita. Następnie dwukropek i q zapisujemy. I to się już zrobiło. Czyli teraz wpisując git log, mamy wszystkie moje komity i mamy też kolejny, którym jest ten revert. Teraz zmiany zostały cofnięte. Natomiast mamy o tym informację oczywiście w gicie. Kolejnym poleceniem, o którym sobie porozmawiamy, jest polecenie Git Reset. Wcześniej wspominałem, że do tego polecenia sobie wrócimy, ponieważ w bardzo fajny sposób pozwala nam ono przywracać zmiany. Teraz musicie wiedzieć o tym, że git reset działa w trzech trybach. Pierwszy to jest git reset hard drugi to jest soft i trzeci to jest mixed natomiast należy pamiętać o tym że po tym jeszcze musicie podać hash waszego komita w tym momencie moje zmiany wyglądają w ten następujący sposób czyli mamy jeden commit który, w którym mamy po prostu stworzenie pliku gitignore tutaj stworzyłem plik test 1 dodajmy sobie tutaj cokolwiek jakieś napisy stwórzmy sobie commit Teraz, jak wpiszemy git log, to mamy dodanie pliku test1, czyli mamy dwa komity. No i teraz wykonajmy sobie polecenie git reset w trybie Mixed. Bardzo ważna rzecz jest taka, że to jest tryb bazowy, czyli możecie go sobie napisać po prostu git reset i nie musicie pisać flagi Mixed. Natomiast do czego chcemy się cofnąć? Chcemy się cofnąć do tego komita, więc kopiujemy jego hash. Wpisanie polecenia git reset. Docelowo jest to mixed, czyli możemy to w sumie napisać, żebyście widzieli. Natomiast bez tego i tak zadziała w tym trybie. Następnie podajemy hash, klikamy enter. I teraz jak zobaczycie, to te pliki z tamtego komita zostały dodane do katalogu roboczego. Czyli te pliki są już tutaj widoczne. Nadal możemy je zobaczyć i nadal możemy działać na nich dokładnie z tymi zmianami. Natomiast mamy tryb hard. Tryb hard oznacza to, że te pliki zostaną dosłownie usunięte i nie będziemy mogli do nich wrócić. Stwórzmy sobie jeszcze raz ten sam commit i teraz zróbmy sobie git reset, ale z flagą hard. I na końcu dodajemy hash commit'a. Ja go wklejam, ponieważ wcześniej go skopiowałem. Klikamy Enter. Teraz po wpisaniu git log mamy tylko ten jeden commit, do którego się cofaliśmy. Natomiast tutaj nie mamy nic. To znaczy, te zmiany nie zostały nam pokazane. Tutaj radziłbym uważać przy używaniu tego polecenia, ponieważ jeżeli nie macie repozytorium zdalnego, o którym niedługo powiem. To te zmiany straciliście już na zawsze i nie będziecie mogli do nich wrócić. Stwórzmy sobie kolejny commit, to też niech będzie jakiś tam plik test1.txt. Tutaj wpiszmy cokolwiek, tworzymy sobie commit. Ja to zrobię tak samo, czyli git add, i tutaj git commit śnigiem stworzenie kolejnego pliku. W tym momencie mamy dwa komity. No i teraz, jeżeli chcemy podejrzeć zmiany z tego komita, ale nie usuwając tego komita, to po prostu możemy się na nie przełączyć. Używając, to znaczy najpierw skopiujmy sobie ten komit i teraz używamy git checkout i hash tego komita. I w tym momencie jesteśmy dosłownie na tym komicie. Tutaj mamy informację, że tworząc jakiekolwiek zmiany na tym komicie, nic się nie wydarzy, bo wystarczy potem, że wrócimy sobie git, switch i myślnik i wracamy do stanu pierwotnego. Natomiast jeżeli te zmiany chcielibyśmy zapisać, to można wtedy użyć polecenia Git Switch z flagą C, to znaczy z parametrem C i stworzyć nowy branch. Ja w tym momencie z tego wyjdę, czyli mamy git, Switch i myśnik. Ok, i teraz znowu wróciliśmy na Maina. Możemy też cofnąć się do danego komita, ale do danego pliku. Czyli w jakimś komicie był modyfikowany jakiś plik i chcemy dany plik cofnąć do tego komita. Jest to też bardzo prosta rzecz. Możemy sobie zrobić to samo, natomiast po spacji dodajemy ścieżkę do pliku. Czyli u nas byłoby to na przykład test1.txt. Nie ma tam teraz żadnych zmian, więc nie będę klikać Enter, natomiast możecie mi wierzyć na słowo, to polecenie zadziała. Na tym etapie przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, o której Wam nie powiedziałem, czyli możemy wyszukiwać nasze komity po frazie z komentarza. Jest to bardzo proste, wpisujemy git log, dodajemy flagę grep, no, i tutaj w wartości wpisujemy jakąś treść. Niech to będzie na przykład pliku. I teraz wyświetliły nam się oba komity, ponieważ oba mają w sobie słowo pliku. Teraz powiem Wam tak naprawdę o najważniejszej rzeczy w Gicie, czyli o gałęziach. Aktualnie znajdujemy się na gałęzi main i w tym projekcie mamy tylko jedną gałąź. Nazywa się ona main, ponieważ poleceniem git branch możemy zobaczyć wszystkie gałęzie, czyli wszystkie branże. Żeby stworzyć nowy branch, tworzymy to tak samo tym poleceniem, natomiast po spacji dodajemy jego nazwę, czyli git branch, na przykład testowa. W tym momencie nadal jesteśmy na branchu main, natomiast kiedy wpiszemy sobie git branch, widzimy, że mamy już dwa branże. Jak przełączyć się na ten drugi? Poleceniem git checkout. Następnie wpisujemy po spacji nazwę na, naszego brancha, czyli testowa. I w tym momencie jesteśmy na branchu testowa. Możemy to wszystko zrobić jednym poleceniem. Czyli jeżeli jesteśmy na branchu testowa, chcemy stworzyć nowy branch i od razu się na niego przełączyć. Robimy to poleceniem git checkout następnie parametr B, no i tutaj dajmy sobie testowa2. I teraz mamy trzy brancze, Natomiast automatycznie przełączyliśmy się na testowa2. I teraz, kiedy wpiszemy sobie git log, to dalej mamy te nasze dwa komity. Dlaczego? Ponieważ nowo tworzony branch jest stworzony od danego miejsca na danym branchu, na którym się znajdujemy. Czyli jeżeli na mainie mój komit był taki, no to na testowym też jest taki, no i potem testowy 2 też ma taką ścieżkę. Załóżmy, że teraz wykonaliśmy sobie jakiś komit na branchu testowa 2. Stwórzmy sobie tutaj plik test3.txt. Zróbmy sobie z niego commit. Testowy 3. No i teraz chcielibyśmy te zmiany połączyć z naszym mainem. Jak to zrobić? Najpierw zobaczmy sobie całe nasze te zmiany. Czyli mamy przy git log tutaj trzeci commit. W momencie kiedy przełączymy się na branch main i wpiszemy git log, to tych commitów jest tylko dwa. Żeby to teraz połączyć, możemy to zrobić za pomocą polecenia git merge Musimy znajdować się na danym branchu, do którego chcemy podłączyć jakiś branch, czyli chcemy zmerżować jakiś branch. I w tym momencie wpisujemy git merge, czyli ja jestem na mainie i do niego chcę zmerżować branch testowa 2. Mogę to nawet skopiować. Tutaj wklejam. I w tym momencie mamy informację, że merge został wykonany poprawnie. A ja po wpisaniu git log na mainie mam ten dany commit. Wróćmy sobie do brancha testowa. I tutaj stwórzmy sobie kolejny plik, na przykład test4.txt. Pamiętajcie, że na tym branchu nie istnieje plik test3, który stworzyłem na testowa2 i on znajduje się już na mainie. W tym momencie tutaj wpiszę byle co i znowu to zakomituję, czyli git add i git commit. Test stworzenie pliku test4.txt. No i w tym momencie pokażę Wam polecenie cherry pick, czyli z danego brancha do innego brancha możemy wybrać jeden commit i właśnie go przyłączyć do naszego nowego brancha. Dajmy sobie tutaj git log, skopiujmy hash tego komita, w którym stworzyliśmy plik test4.txt, wróćmy sobie do maina, czyli git checkout main, no i tutaj zobaczmy sobie historię. Jak widzicie mamy stworzenie pliku testowy 3, natomiast nie mamy tam tego. Jak to połączyć? Wpisujemy git cherry pick. Tutaj jest literówka, ponieważ powinno być twary. No i podajemy id, to znaczy hash komita. I w tym momencie po wpisaniu git log mamy wszystkie te cztery komity na danym branchu. Zobaczmy jakie teraz mamy brancze, czyli git branch. Mamy main testowa i testowa 2. Stwórzmy sobie na mainie kolejny komit, czyli do test4 dodajmy sobie na przykład tutaj kolejną linijkę git add. i git commit dodanie tekstu do pliku test4.txt. Natomiast przejdźmy sobie teraz na testowa 2, czyli git checkout testowa 2. Zobaczmy sobie tutaj te zmiany i w tym momencie możecie zauważyć, że na mainie mamy o wiele więcej komitów jak tutaj. Natomiast Załóżmy, że chcemy sobie tutaj stworzyć kolejny commit, czyli do testowa, do test3 do test dodajemy kolejny commit. Na przykład niech to będzie, no tak samo, w sumie nie ma co się rozdrabniać, róbmy tak samo, czyli git add. Git commit dodanie kolejnej linijki do pliku test3.txt. Wyczyśćmy sobie przeglądarkę, to znaczy konsolę, wpiszmy sobie git log i teraz jak widzicie... Mamy takie komity. W tym momencie opowiem Wam o poleceniu, które nazywa się Git Rebase. I teraz są dwa polecenia, w którym możecie łączyć nasze branże. To znaczy, jest to Git Merge i Git Rebase w takim dużym skrócie. To znaczy, w takim dużym skrócie, że możecie je łączyć. Tylko teraz tak. Jeżeli użyjecie Git Merge, to nie zachowacie zmiany waszych komitów. Polecenie Git Merge tworzy Wam nowy komit i w nim zapisuje wszystkie poprzednie komity. To znaczy wszystkie zmiany z poprzednich komitów. Czyli jeżeli będziecie chcieli to odwrócić, to nie dostaniecie takiej historii komitów, jak wcześniej mieliście, tylko dostaniecie jeden konkretny komit, w którym będą te wszystkie zmiany. Natomiast polecenie git rebase zachowuje wam wszystkie poprzednie komity, a wasze nowo stworzone komity przerzuca na początek. Zapamiętajcie sobie tutaj kolejność. Ja nawet w sumie nie będę tego usuwał, tylko w tym momencie. Dam sobie rebase do naszego maina. Czyli git rebase main. Jak widzicie, mamy successful, czyli wszystko udało się poprawnie zrobić. I w tym momencie dajmy sobie git log. Przejdźmy sobie w górę. I jak widzicie, nasze komity to były tak. Dodanie kolejnej linijki do pliku test 3 i testowy 3. Natomiast teraz wygląda to tak. Że mamy dodanie tekstu do pliku Test 4, a dopiero potem mamy dodanie kolejnej linijki do pliku Test 3. Więc co się tak naprawdę stało? Nasz branch, kiedy go tworzyliśmy, czyli testowa 2, wychodził od naszego Maina. I w na naszym mainie, w tamtej chwili pierwszy branch, znaczy ostatni stworzony branch, to był ten, czyli testowy 3. Natomiast potem na branchu main stworzyliśmy te dwa komity. Czyli stworzenie pliku test 4 i dodanie tekstu do pliku test 4. Potem przeszedłem do brancha testowa 2 i stworzyłem tam komit. Dodanie kolejnej linijki do pliku test 3. Więc co zrobił tak naprawdę Rebase? Rebase przerzucił ten komit na samą górę naszego drzewa komitów, a wszystkie te przychodzące z maina przerzucił pod niego. Czyli w tym momencie mamy. Tutaj testowy 3, ten komit jest ten, od którego wychodziliśmy. Potem mamy te dwa stworzone na mainie. No i naszym pierwszym komitem jest branch, to znaczy jest komit stworzony właśnie przed chwilą na branchu testowa 2. Czyli w takim, można powiedzieć, podsumowaniu, git rebase przesuwa wasze nowo stworzone komity na samą górę drzewa właśnie tych komitów. W ten sposób wasza historia zmian zostaje zachowana. To, co robiliśmy do tej pory, to wszystko było na repozytorium lokalnym, czyli używając polecenia np. git reset z flagą HARD, usunęlibyśmy te pliki, te wszystkie zmiany i nie moglibyśmy do tego wrócić. Możemy tego uniknąć, używając repozytorium zdalnego. Dzięki temu wysyłamy wszystkie nasze zmiany na repozytorium zdalne. Jeżeli coś popsujemy na repozytorium lokalnym, to oczywiście możemy do tego wrócić. Tak jak wcześniej wspominałem, repozytoria zdalne możemy tworzyć na kilku stronach. Na przykład na Gitlabie, GitHubie czy Bitbucketcie. Otwórzmy sobie przeglądarkę i przejdźmy do GitHuba, czyli GitHub. Otwieramy sobie w moim przypadku trzeci link i mamy stronę GitHuba. Tutaj będziecie mieli całą instrukcję, jak możecie się zarejestrować, co musicie podać i tak dalej. GitHub was przez to przeprowadzi. Ja natomiast mam już konto, więc się zaloguję. W tym momencie stworzę sobie nowe repozytorium. Klikam new, następnie tutaj wpisuję nazwę. Niech to będzie Poradnik. Daję to jako public. No i w sumie tyle. Tworzę kolejne repozytorium. To znaczy moje nowe repozytorium. I tutaj, to jest fajne akurat w GitHubie że macie całą instrukcję jak możecie podpiąć wasze lokalne repozytorium do tego zdalnego. Więc co robimy? Zmieniamy remote naszego repozytorium lokalnego na nasze zdalne. Można to oczywiście skopiować. Ja przechodzę do konsoli i tutaj to wklejam. Następnie wykonuję git push. Za pierwszym razem musicie sobie to zrobić w ten sposób, czyli git push z flagą u, to znaczy z parametrem u, następnie origin i main. Przechodzicie, puszujecie, i teraz wszystkie wasze zmiany weszły już na repozytorium zdalne. Czyli, jak widzicie, jest to bardzo proste, ponieważ teraz, kiedy odświeżycie sobie przeglądarkę, to zobaczycie, że macie wszystkie wasze zmiany. Jak widzicie, mam tutaj też 5 komitów. I to są wszystkie moje stworzone komity na potrzeby tego poradnika. Tak samo możecie wybierać branże. Tylko, że w tym momencie my spuszowaliśmy tylko jeden, czyli main. Żeby spuszować kolejne, Wystarczy, że w tym miejscu dacie polecenie git push. I tutaj pojawia się pierwszy problem. To znaczy jest to bardzo mały problem, który git oczywiście od razu Wam wyjaśnia, czyli wystarczy, że za pierwszym razem musicie ustawić Wasz upstream na ten branch. Czyli kopiujemy to, wklejamy, dajemy enter i w tym momencie ten branch już wszedł na nasze repozytorium. Czyli mamy testowa 2. Ale teraz, z racji tego, że już ustawiliśmy tak naprawdę ścieżkę do tego brancha, do naszego zewnętrznego repozytorium, to teraz, kiedy stworzymy sobie jakikolwiek commit, czyli tutaj sobie znowu coś dopiszmy, stwórzmy commit. Tutaj już nie wdrażajmy się w to, napiszmy byle co. Sorki, najpierw git add. To w tym momencie, wykonując po prostu git push, to nam zadziała. Wcześniej nie zadziałało z tego względu, że potrzebne jest przy nowo stworzonym branchu ustawienie właśnie tej opcji set upstream. Nie chcę, żeby ten poradnik był długi, a wiem, że i tak będzie, dlatego do tak jakby środowiska GitHuba, bo jest jeszcze GitLab i Bitbucket, wszystkie są mniej więcej podobne, po prostu różni się to designem. Zrobię wam oddzielny odcinek, nie wiem kiedy, pewnie w najbliższym czasie. A w tym poradniku to tyle. Mam nadzieję, że pokazałem wam wszystkie podstawy. Podstaw, jak to robić, jak używać Gita, a o innych smaczkach, no i w sumie po prostu o Gicie opowiem Wam w kolejnym odcinku. Tyle teraz, trzymajcie się, dzięki wielkie za oglądanie, cześć!